Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skoki Narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą karierę Maciejem w nowym sezonie. No i damy rozwój i startujemy. Jesteśmy na pierwszym konkursie nowego sezonu. Czas na pierwszy. Dobra, no jest pierwszy. No i ja rozpoczynam tutaj sezon. Wow, co za... Jakieś tak, aż stresuję się. Jest telemark w rundzie kwalifikacyjnej. Ha! Pierwsze skoki to nie najlepszy. Tak ma być. Przy takim wietrze to ja tu powinienem rekord walnąć. Ale przy tych parametrach mojego ciała ciężko będzie. No właśnie. O, pierwszy. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. No to mi się udało dwa razy pod rząd być pierwszym. Zobaczmy, czy się to i trzeci raz uda. Mocno wyszedł z progu. O, już bez telemarku, ale jestem pierwszy! Już drugie złoto na poziomie trudnym. Nie jest tak ze mną źle, jakby mi się to wydawało. Rozwój, sklep, nie, w sklepie nie nic. Rozwój, trening. Dajmy może trzy skoki teraz na formę. Da się tak? Sprawnie. No i git. Dwa. Arachow. K125. Wszyscy, powinni skok. Dalej, wszyscy. I lecimy. Mała prędkość na początku. Na początku mała, ale zaraz się tutaj zwiększy i będzie jazda. Hop. Doskonałe wyjście z progu. Hop, hop, leć ptaczku, leć. Jest. Ładny telemark, ale 11. No, większa skocznia i już troszeczkę się zepsuło. W ogóle jest taka chyba mgła i to dlatego. Zawsze jakiś powód jest dobry. Dobry powód nie jest zły. O, teraz było ładnie, tylko spoprałem to lądowanie. No i już nie jestem 11, tylko 16. Zdarza się. I tak. Nie wiem, po co teraz zapisałem. Trening. No to teraz po trzy skoki. A dajmy na technikę lądowania. Zapisujemy i lecimy dalej. Oslo. K115. Zapraszamy na... Widzimy zawodnika... Wszyscy. Pomiń, wszyscy. Dalej, wszyscy. Jest. Wiatr z tyłu. Numerek 48. Tutaj wyrównanie. Wybicie. Podręcznikowe. I lądowanie oczywiście spaprane, bo za szybko nastąpiło i się nie skapnąłem. No, równiutko w punkcik. Jest też ok. Perfekt. I znowu zepsułem to lądowanie, no. Oszaleć idzie. Z tym 22. Siła wybicia mi wzrosła, no to fajnie. Rozwój. To machnijmy może teraz technikę. Nie no, siłę wybicia walimy. Zapisz, dobra, lecimy. Oberstdorf. Oberstdorf. Teraz krótko skoki trwają, bo szybko ląduje. He. Krótkie skoki, krótko trwają. Można płakać z tego powodu. Ale można się też cieszyć. 105 metrów. Ładnie. Żeby był trzeci złoty medal. Ale może jeszcze nie zapeszajmy. Chyba już zapeszyłem. Mocno wyszedł z progu. Jak? 103 metry. Jest! Drugie złoto. Trzecie, znaczy się. Super. Dobra. Jest już 15 siły wybicia. Trzeba troszeczkę by teraz przystopować już. Możemy lecieć dalej. Wszyscy pomijamy. Wszyscy dalej. Ok. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Mocno wyszedł z progu. Ale ładnie się leci. Wow, chyba najdalszy skok. Nie no, 103. Myślałem, że jakiś najdalszy z tych na trudnym.
wystartował. Tutaj jak to będzie wyglądać? No troszeczkę wybicie z paprałem. Ale lądowanie w miarę. Proszę państwa. Jestem pierwszy. Fajnie. Rozwój może teraz technikę lądowania. No dobra, 6 mamy. Zapisujemy i lecimy dalej. Dzisiaj czas na pierwszy. Wszyscy po mnie, wszyscy dalej, wszyscy. Bawmy się. Bawmy się oglądając skoki u Knitka. To jest dobre. Znakomicie się wybił. Wow. Zaszalałem. Ale jestem drugi, nie jest źle. Na zielono. Do koloru kasku oczywiście. Wszystko będę klikał na zielone, żeby było do koloru kasku. Doskonałe wyjście z progu. Dobra motywacja. No i żółte. Mam coś żółtego? Nie. Spaprałem. Ale jestem... Nie, no czwarty, serio. Ile mi brakło? Półtora punkta. Muszę to jakoś przeżyć. Trening. 3 skoki na... Technikę lądowania. Dobra, i rozszerzamy te paseczki. Jak tam w kalendarzu to wygląda? No, jeszcze. MŚ juniorów. Zakończę ten odcinek. Gapa. Znowu. Proszę państwa, czekam. No i znowu 70 byłem. To jest 49. Śmieszne numerki. Ostatni numerek z lotto. Doskonałe wyjście z progu. O. Jesteśmy ciekawi. Oglądamy. 6. Teraz oglądamy. Mogę to jeszcze poprawić w sumie. Ale czy mi się uda? Czy mi się uda poprawić jeszcze moją pozycję w tym konkursie? Mocno wyszedł z progu. Jest telemark, dodał punkcików. Odległość słabsza. No i 5. Ładno, w miarę nie jest tak źle. Rozwój, trening, 3 skoki na formę. Dobra, zapisz i lecimy. Kłopio. Oto przed nami po raz kolejny konkurs na trening. Po raz kolejny, już któryś z rzędu. Na skok czeka kolejny. Dobra, wiatr mamy w plecy. Numer 50. Nie wiem czego dlaczego zwracam tak uwagę na te numerki. Ale na coś trzeba. Chyba. Ło, mnie tu zawiało. Dobrze, jednak niepewny telemark. Ale bardzo krótki skok. Jak 9. No dobra. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Mocno wyszedł z progu. Wow. Poprawne lądowanie bez tego. 70 coś. No i 13, słabo. O, teraz trzeba trening. Może na technikę lotu tym razem. Tak dla odmiany. Dobra, lecimy. Zakopane! Puchar juniorów. Polska. A, w Zakopanem mi nie trzeba tutaj jakichś tych kwalifikacyjnych. Ja tu już mam wejściówkę. Znakomicie się wybił. To już nie chcą mnie brać do reklam. Niezbyt udany telemark. Niezbyt udany telemark, tak i skok. Bo mnie trochę tam kwiało, 15. Proszę państwa, czekamy na skok tego zawodnika. I po odległości poszło, jak już tam się u góry coś pomieszało. Mocno wyszedł z progu. No, idealny telemark. Odległość też ok, drugi byłem. No ale ogólnie 10. Czyli aż 5 pozycji podskoczyłem, to jest w miarę dużo. Trening. Technika lotu. 8. Dobra, lecimy. Co teraz? MŚ juniorów. Co? Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.